Cześć, serdecznie witamy Was w kolejnym filmie, który realizowany jest w ramach projektu Kierunek Praca. Ja nazywam się Marta Kotarba. W ramach projektu Kierunek Praca prowadziłam warsztaty relaksacyjne w 4 miastach w Polsce. Ale postanowiliśmy przybliżyć różne techniki umożliwiające relaks szerszemu gronu odbiorców. Stąd witamy Was na matach. Będziemy poznawać różnego rodzaju ćwiczenia oddechowe, rozluźniające, dlatego że w chorobach przewlekłych stres i ból są nieodłącznym elementem. Ból jest najczęstszą dolegliwością, jaką zgłaszają osoby chorujące reumatycznie. Warto też zwrócić uwagę na to, że jest to ból o średnim i silnym natężeniu. Co jest też ważne, to to, że osoby wskazują uwagę na to, że radzą sobie z bólem za pomocą zabiegów chirurgicznych, leków, a także rehabilitacji. Rzadko kiedy wspominają o tym, że można sobie radzić z tym bólem na poziomie psychiki. Magda, Ty uczestniczyłaś w warsztatach relaksacyjnych, które ja prowadziłam. Czy możesz powiedzieć, czy coś z nich wyniosłaś? To, co dla mnie było ważne, to praca nad moimi przekonaniami. Co takiego dzieje się w sytuacji, kiedy ja się stresuję? Jakie pojawiają się u mnie myśli? Oraz to, w jaki sposób moje ciało się zachowuje, jeżeli się stresuje. W poprzednich filmach omawialiśmy trudne tematy dotyczące akceptacji choroby, a także tego, jak sobie radzić z chorobą w miejscu pracy. Teraz przejdziemy właśnie do tego, żeby zająć się, jak jednak szukać sposobów na stres i na radzenie sobie z bólem. Ja prosiłabym, żebyście zaznaczyli na tych szablonach, jak się dzisiaj czujecie, czy jesteście w komforcie, czy też może niekoniecznie, tu nawet mamy kolorystycznie przygotowane markery. Tak, uczestnicy dostali taki szablon ciała z pytaniem, jak się dzisiaj czujesz, i prosiłabym o zaznaczenie na tym szablonie, czy są jakieś miejsca, w których odczuwacie dyskomfort, ból czy napięcie. Warto się nad tym zastanawiać, warto dokonywać takiej autooceny, znaleźć też takie miejsca, które na stres reagują najsilniej. W ogóle zachęcam do tego, żeby zastanowić się właśnie, jak reaguje nasze ciało w stresie, co się dzieje na poziomie naszych emocji, gdy się denerwujemy, co się dzieje na poziomie naszych myśli, jakie myśli się najczęściej pojawiają, jakie zachowania dominują, gdy jesteśmy zestresowani, czy pojawia się wtedy rodzaj wycofania się z aktywności, jakiejś dużej niepewności czy lęku, czy też może odwrotnie, jesteśmy nadaktywni i pojawiają się jakieś zachowania, na przykład agresywne względem otoczenia. Więc warto się zastanawiać nad sobą i poznawać siebie i swoje ciało. Czy moglibyście powiedzieć, co się u Was dzieje w tej chwili? Ja zaznaczyłam głowę, mięśnie. Tak, to jest bardzo częste miejsce, gdzie stres właśnie umieszczamy. I to są z tyłu, to są na plecach mięśnie, odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Witku, ja mam podobnie do Ciebie. Dwa miejsca się powtórzyły, czyli czoło i tutaj ramiona, tak, barki też. Ale u mnie znowu się to nie w plecach, a w brzuchu umiejscawia. Tak, to jest drugi chyba taki najczęstszy punkt, gdzie właśnie lokujemy stres. Moje ciało czuje dyskomfort tutaj po środku ciała. Jak myślicie, co mogłoby Wam pomóc w takiej sytuacji właśnie napięcia, czy które odczuwamy tutaj na poziomie głowy, czy na poziomie mięśni, kręgosłupa, szyi, czy tutaj właśnie to napięcie w żołądku? Podejrzewam, że tym, co mogłoby mi pomóc, jest duża ilość spędzania czasu na świeżym powietrzu, być może leżenia na trawie. Mhm. Relaksacja. Relaksacja. Znaczy, myślę, że spacer, relaksacja wiążą się z oddechem i faktycznie we wszystkich tych przypadkach oddech, właściwy oddech, kontrolowanie tego, co się dzieje na poziomie naszego oddechu, może pomóc. Prosiłabym teraz, żebyście położyli się na matach i sprawdzimy, jak to jest z Waszym oddychaniem. Z reguły jest tak, że niestety oddychamy nieprawidłowo. Wiąże się to z pozycją siedzącą, którą przyjmujemy bardzo często w pracy czy też w szkole. Co więcej, osoby chorujące przewlekle często mają jakąś wymuszoną tutaj pozycję ciała ze względu właśnie na ból czy jakiś rodzaj problemów i nie mogą prawidłowo oddychać i ten tor oddychania jest gdzieś zaburzony.
Dlatego warto sprawdzić, czy oddychamy prawidłowo i nad tym oddechem pracować, gdyż jest to bardzo użyteczne i proste narzędzie w walce ze stresem, które naprawdę może wspomóc też naszą ogólną kondycję psychofizyczną. Więc zacznijmy od tego, że położycie jedną rękę na brzuchu, a drugą na mostku. I sobie spokojnie chwilę pooddychacie, tak jak to robicie normalnie, naturalnie, niczego nie zmieniając, nie pogłębiając, nie przyspieszając, tak jak to jest. Czy możecie powiedzieć, jak czujecie swoje oddychanie? Czy unosi się jakaś część ciała? Ja mam wrażenie, że moje oddychanie jest płytkie, że unosi mi się bardziej klatka piersiowa niż brzuch. Myślę, że mój oddech jest zbyt płytki. Prawidłowy tor oddechowy powinien przebiegać w taki sposób, że najpierw podnosi się brzuch, a gdy on się wypełni, to unosi się klatka piersiowa. Tak, żeby umożliwić pracę przepony i trochę działa to jak taki wewnętrzny masaż. Gdy prawidłowo oddychamy i przepona pracuje właściwie, to masuje organy wewnętrzne, ale również paradoksalnie przez to, że przepona przyczepia się mięśniowo do naszych tutaj różnych części ciała, to następuje też rozluźnienie mięśni przykręgosłupowych, dlatego warto zadbać o to pogłębienie oddechu. Spróbujmy teraz w takim razie wykonać kilka takich głębszych wdechów i wydechów. Zachęcamy również osoby, które nas oglądają. Nabieramy powietrza nosem, do brzucha najpierw staramy się, a gdy brzuch się wypełni, wtedy unosi się klatka piersiowa. Czyli wdech i wydech. Wydech powinien być dłuższy niż wdech. Czyli powinniśmy wydychać dłużej niż wdychamy. Sprawdźcie, czy tak u Was jest. Jeśli nie, to zachęcam do tego, żeby spróbować ten wydech wydłużyć. Czyli wdech, tak żeby uniósł się najpierw brzuch, potem klatka i wydech. I cały czas oddychamy nosem, pogłębiając wdech i wydłużając wydech. Początkowo ćwicząc można odczuwać delikatne zawroty głowy, ale proszę się tym nie przejmować, ale dlatego najbezpieczniej jest ćwiczyć w pozycji leżącej. Czy czujecie wydłużenie wdechu, wydłużenie wydechu? Ja się teraz też położę, dobra? Też bym sobie pooddychała tak przyjemnie. Dobrze. Teraz można ręce ułożyć luźno wzdłuż ciała, pamiętając o tym prawidłowym torze oddychania, czyli najpierw unosi się brzuch, żeby uruchomić przeponę, potem klatka i wydech. Wykonamy teraz inne ćwiczenie oddechowe, które może pomóc w uspokojeniu napięć nerwowych, stresu. Teraz można zamknąć oczy. I wykonamy bardzo proste ćwiczenie oddechowe, które tak naprawdę w przyszłości możecie wykonywać siedząc, stojąc, w każdych warunkach. Prosiłabym, żebyście skupili się na swoim oddechu i zaobserwowali, jaki on jest. Niczego nie zmieniamy. Już nie przyspieszamy, nie pogłębiamy, nie wydłużamy, tylko pozwalamy sobie swobodnie wdychać i wydychać, koncentrując się na oddechu. Wdech i swobodny wydech. Chyba lepiej, żebym jednak usiadła do tego, to będzie lepiej widać. Tak jak będziecie gotowi, to bardzo proszę, żebyście przenieśli uwagę na taki wąski obszar obejmujący nozdrza i obszar nad górną wargą. I skupcie się na tym, jakie tam czujecie doznania. Gdy powietrze wpada do nozdrzy i wypada. Można wykonać głębszy wdech nosem, żeby poczuć, gdzie powietrze uderza, gdy wpada do nozdrzy. I głębszy, taki mocniejszy wydech, żeby
poczuć dotknięcie powietrza właśnie w tym wąskim obszarze, tak, czyli obejmujący nozdrza i ten obszar nad górną warką. I spokojny wdech i wydech. Z taką pełną koncentracją i obserwacją tego obszaru obejmującego nozdrza i rejon nad górną warką. Może pojawić się tam doznanie ciepła albo zimna, mrowienie. Starajcie się w pełni skoncentrować na tym wąskim obszarze, żeby maksymalnie poczuć doznania związane z wdychaniem i z wydychaniem. To jest bardzo proste ćwiczenie oddechowe, które w każdych warunkach można wykonywać. Czekając na rozmowę z pracodawcą, czy na wizytę lekarską, warto z tego korzystać. Pozwala to trochę też uwolnić myśli, dlatego że koncentrujemy się właśnie na obserwacji doznań w tym wąskim obszarze. A nasz umysł lubi mieć coś do zrobienia, więc często nam podsuwa różne szalone koncepcje. A tutaj dajemy mu zadanie. Tak, obserwuj doznania w tym wąskim obszarze. Teraz spróbujemy pogłębić wdech i wydech, wracając do oddychania przeponowego. Zachęcamy widzów również do spróbowania. Jak będziecie gotowi, to prosiłabym o otwarcie oczu. Chciałabym też zachęcić do bardzo prostego ćwiczenia, które też pomaga oswobodzić myśli i pomóc właśnie się odstresować i skoncentrować przed jakimś ważnym zadaniem. I do tego potrzebujemy waszych dwóch palców wskazujących. Prosiłabym, żebyście je zetknęli ze sobą. Można być w leżeniu, w siedzeniu, tak jak teraz jest wam wygodnie. Tak? Stykamy dwa palce wskazujące ze sobą. Można zamknąć oczy i spróbować się skoncentrować na tym, który palec naciska na który. Pełna koncentracja i próba odszukania odpowiedzi na to pytanie. Czy jest tak, że bardziej prawy palec na lewy, czy lewy na prawy? Można spróbować, czy da się tak, żeby nie czuć nacisku z żadnej strony. Czy da się tak wypośrodkować ten kontakt, żeby tego nacisku nie było. Czy jest to możliwe? Znowu, to jest bardzo proste ćwiczenie, które pozwala nam trochę uwolnić się od tego, co nasz umysł nam podsuwa. Szczególnie w sytuacjach trudnych, napięciowych, jak skoncentrujemy się na oddechu i właśnie na takim prostym ćwiczeniu, na koncentrację związanym z dotykiem, będzie nam łatwiej się skupić. Udało się osiągnąć taki stan równowagi? Tak? Dobrze. To zapraszam teraz do tego, żebyście usiedli z powrotem na maty. Jeszcze będziemy się relaksować na leżąco, pokażemy też inne ćwiczenia. Ale słuchajcie, jak to jest z wami w stresie? Czy jesteście w stanie powiedzieć widzom, co się dzieje właśnie z ciałem, z emocjami, z myślami? A jak to jest? Ja odczuwam bardzo na poziomie somatycznym. Jest to ucisk tu lub tu najpierw. Czyli takie uczucie zablokowania w klatce piersiowej, które się pewnie też właśnie wiąże ze spłyceniem oddechu i napięciem w brzuchu. U mnie często są to sprzeczne myśli. Jedne, które mnie jakoś motywują do pracy, a drugie znowu blokują. Tak, taka galopada myśli to jest bardzo częsta reakcja właśnie w stresie, gdy jesteśmy w dużym napięciu i po prostu te myśli po prostu tam nas zalewają. Mhm. Ja staję się rozkojarzony. Rozkojarzony. Są też inne symptomy, o których tutaj nie mówimy, ale na przykład pojawiają się różnego rodzaju lęki czy bezsenność. Na to też tutaj chorzy często zwracają uwagę, że właśnie oprócz tego, że chorują i mają różnego rodzaju utrudnienia, między innymi w funkcjonowaniu na rynku pracy, no to też doświadczają właśnie takiego obniżenia nastroju, dużej lękowości, czy właśnie jakichś zaburzeń związanych z jedzeniem czy ze spaniem. Tutaj też mogą pomóc takie ćwiczenia, które rozluźniają nasze ciało i chciałabym zaprosić najpierw do takich ćwiczeń związanych z automasażem. Czyli, teraz nie wiem, czy się wszyscy na to zgodzą, ale kładziemy ręce na głowie
Dlatego ja chodzę zawsze potargana. Uciskamy różnego rodzaju punkty. Rzadko to robimy, więc może się okazać, że tam naprawdę dużo się dzieje. Są różnego rodzaju napięcia, takie miejsca, które wymagają właśnie rozmasowania. Można się trochę pociągać za włosy. To jest bardzo proste ćwiczenie, też odprężające, relaksujące. Można zejść na szyję. Zachęcałabym do tego, żeby prawą ręką masować sobie lewy bark i lewą część szyi. Tak? Tam też mamy różne punkty napięcia. A tutaj chyba Witek i Magda zaznaczyli właśnie też te miejsca jako takie trudne napięciowe, a lewą ręką właśnie tutaj prawą część. Można sobie pougniatać. Te ćwiczenia można również wykonywać w parze, do czego zachęcamy. Z kolegą, z koleżanką, z partnerem, z partnerką. Bardzo proste ćwiczenia, takie rozluźniające, ale też można właśnie samodzielnie, żeby trochę tego napięcia z siebie zdjąć. No dobrze, to teraz wrócimy do leżenia, bo będziemy robić autogenny i progresywny. Trening autogenny opiera się na takiej autosugestii i wiąże się z tym, że na przykład możemy odczuwać ciężar poszczególnych części ciała czy ciepło w różnych częściach ciała. Natomiast trening progresywny związany jest z napinaniem i rozluźnianiem poszczególnych grup mięśni. Zachęcamy widzów do tego, żeby spróbowali w wolnej chwili faktycznie te ćwiczenia wykonać, przechodząc przez całe ciało, od stóp aż do głowy. Więc zapraszam do tego, żebyśmy się położyli. Dobrze, zawsze sesję relaksacyjną zaczynamy od ćwiczeń oddechowych, które już znacie. Więc przypomnę, może to być pogłębienie wdechu i wydechu, tak żeby uruchomić przeponę. A potem koncentracja na oddychaniu i na doznaniach, które płyną z wdechu i wydechu. Spróbujemy z treningu progresywnego napiąć mięśnie dłoni przez ich mocne zaciśnięcie. Zaciśniemy dłonie na 5 sekund, wytrzymamy. Raz, dwa, 3, 4, 5 i na wydechu rozluźnienie. Czyli wdech, zaciśnięcie i wytrzymanie. I wydech, rozluźnienie. I wdech, zaciśnięcie i wytrzymanie. I wydech, rozluźnienie. Możemy też spróbować napiąć ten obszar właśnie tutaj związany z szyją, z karkiem, który często jest bolesny, przez taką próbę lekkiego wciśnięcia tyłu głowy w podłoże. Ale tak, żeby tutaj tam się też dół kręgosłupa nie odrywał od maty, więc wciskamy górę, tył głowy do maty. Na wdechu przytrzymanie i na wydechu rozluźnienie. To ćwiczenie można wykonywać w całym ciele, tak? Czyli można stopy napinać i rozluźniać, łydki, uda, brzuch. Można sobie wyobrazić, tak jakby nam słoń miał stanąć na mięśnie brzucha i napiąć mocno, wytrzymać i na wydechu rozluźnić. Właśnie dłonie, przedramiona, ramiona, barki, szyja, głowa, całe też tutaj mięśnie twarzy. Warto napinać właśnie, mocno zaciskając na przykład powieki, marszcząc czoło i rozluźniać. Też możemy sprawdzić, co się dzieje z waszymi językami. Jeżeli one są przyklejone do podniebienia, to na wdechu jeszcze mocniej przyklejamy, a na wydechu opuszczamy mocno w dół i rozluźniamy. I wdech, przyklejenie języka do podniebienia, wytrzymanie i wydech, rozluźnienie. I zachęcamy właśnie do takich ćwiczeń. Najlepiej wieczorem, przechodząc od stóp aż do czubka głowy. Ale tak jak powiedziałam, nie każdemu odpowiadają takie ćwiczenia związane z napinaniem albo rozluźnianiem. Dlatego można spróbować treningu autogennego, nastawionego na przykład na odczuwanie ciężaru. I prosiłabym teraz, żebyście sobie spokojnie oddychając przenieśli uwagę do prawej nogi i sprawdzili napięcie mięśni w prawej nodze. Poczuli, jak ona jest ułożona, która część prawej nogi dotyka do podłoża, a która nie. Czy czujecie tam jakieś rozluźnienie, czy dyskomfort,
Na początku badamy, jak jest. A jak będziecie gotowi, można spróbować poczuć ciężar prawej nogi, wzmacniając to doznanie. Czyli czując, jak stopa, łydka, udo stają się ciężkie, tak jakby opadają w kierunku maty. Zwiększamy to uczucie ciężaru. I to samo można zrobić z drugą nogą, koncentrując się właśnie na tym najpierw, jak jest, jak noga leży, czy czujecie tam jakieś napięcia, dyskomfort. I później właśnie odczuwając ciężar lewej nogi i zwiększając to doznanie, intensyfikując je. Możemy ćwiczyć z uczuciem ciężaru albo na przykład ciepła. Też zależy od tego, co nam bardziej odpowiada, z czym się czujemy bardziej komfortowo. Nigdy takich ćwiczeń relaksacyjnych nie przerywamy gwałtownie. Zawsze warto na początek poruszać delikatnie stopami, potem łydkami, udami, tak żeby powolutku wychodzić z takich ćwiczeń. Więc jak moi drodzy eksperci będą gotowi, to można właśnie pokołysać lekko nogami, bo akurat na tej części się koncentrowaliśmy, pobujać stopami i jak będziecie gotowi, to wrócić do pozycji siedzącej. Do tej pory prezentowałam różnorodne ćwiczenia, które bardziej dotyczą ciała, tak? Są skoncentrowane na takim aspekcie somatycznym relaksacji. Natomiast można też inaczej i mam tutaj taki pakiet antystresowy, który bardziej jest takim ćwiczeniem poznawczym. Zadanie polega na tym, żeby zastanowić się, jaka osoba ma na nas dobry wpływ, gdy się denerwujemy. To może też być ulubiony zwierzak. Czy jest jakaś czynność, która nas relaksuje, miejsce, rzecz, albo jakiś nasz prywatny, osobisty sukces. Istota wypełnienia takiej tabelki, też noszenia jej ze sobą, jest taka, że w sytuacji silnego napięcia, stresu często mamy poczucie właśnie takiego rozpadu, deintegracji, że tracimy nad wszystkim kontrolę i warto sobie przypominać, że są osoby, czynności, miejsca, rzeczy, czy nasze prywatne sukcesy, gdzie jakby jesteśmy w całości, gdzie jesteśmy akceptowani, chciani, że jest jakiś świat poza tą sytuacją napięciową, trudną i stresową. Więc serdecznie zachęcamy do wypełnienia takiej tabelki. Jak już będziecie potrafili opanować stres, to będziecie mogli lepiej radzić sobie z nim w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W kolejnym filmie eksperci podpowiedzą, jak się przygotować do takiej rozmowy, żeby na pewno wszystko poszło pomyślnie.